Cześć, dzisiaj ponownie bitwa na Matyldzie. Matylda, nie wiem ile mam tam teraz procent pierwszego perka na załodze, chyba z 60%, także jeszcze daleka droga przede mną, żeby wyszkolić tutaj załogę. To chociażby pierwszego perka, żeby mieć żarówę i jakieś te podstawowe pomoce naukowe. Mapa idealna, gdyż nie ma artylerii, nie ma też rysowania na topce. Mapa Winterberg, bitwa spotkaniowa, więc od razu jadę na kapa. Kusiło mnie, żeby jechać na akademiki, jednak zobaczyłem, że tam dużo szybkich czołgów zmierza w tym kierunku z naszej drużyny, więc zdecydowałem, że nie ma najmniejszego sensu, żebym ja również się tam kierował, bo być może, że wszystko pozamiatają sami. Przystanąłem, trochę przeszkodziłem tej Valentine. No i parę strzałów oddanych na ślepo. Mogłem sobie na to pozwolić, właśnie dlatego, że nie ma artylerii. I nawet jak zostałem wyświecony, to nikt do mnie nie strzelał. Człapię się powoli, więc dajmy przyspieszenie razy 4. Dojeżdżam jednak do celu tutaj. Coś, jakieś strzelanie jest. O, pojawia się T-40. A teraz pewnie już tego bardzo żałuję. Wycofał się jednak w porę, żeby przeżyć. Nie ma sensu, żeby tutaj wstrzymywać się atak do przodu. Ileś mocy w silniku. Mamy M8A1. On już tutaj ledwo żyje, umiera. Przydałoby się wykończyć T-40, która spóźniła się ze strzałem. Jest również kolejny delikwent, nawet dwóch. Obaj dostają na zmianę. No cóż, co będę ich jakoś wyróżniał, ale trzeba się skupić teraz na tym PZ-3, bo celuje w moim kierunku. I zresztą jest chyba groźniejszy. O, i Czech teraz ucieka. Ojej, pojawił się Sztuk. Sztuk jest bardzo groźny, ale na szczęście się odbija. I to jest początek jego śmierci. Śmierć nastąpiła szybko i boleśnie, mam nadzieję. Na akademikach jest Hetzer, więc nie chcę się za bardzo wychylać. Jest Matylda. Ona jest najgroźniejsza, ma potężną penetrację, więc wypadałoby się. Ale strzela z pocisków HE. No cóż. I tyle byłoby z groźnej broni, jaką jest Matylda. Cóż, nie widać tego VZ39. Jest Hetzer, szybko się kontuje w jego stronę i zaczynam strzelanie. Po to właśnie, żeby go wystraszyć, żeby zabrać mu pierwsze HP. On wali z haeków. Gdyby mi walnął w tył, to mógłbym naprawdę porządnie tego żałować. Chowa się przede mną, wyjeżdża mi na plecy, czego jeszcze nie widzę. Lux, teraz jeszcze go nie widzę, strzela do mnie ten czeski czołg i mam na plecach Luxa, który chyba kończył ładować magazynek. O, to jest właśnie moja orientacja przestrzenna. Zobaczcie, no i cudem przeżyłem, cudem. Jeszcze pomogli mi sprzymierzeńcy, także to było lamienie pierwszej klasy. I cóż, mamy tego Czecha. Ale tu będzie strzał przez jakieś tekstury, jakiś bóg z teksturami chyba jest, moim zdaniem. Albo te pociski tak latają jakoś dziwnie. Zobaczcie, skupiam do końca, a pociski latają nie wiem gdzie. Chyba błąd teksturowy jest. O, teraz się udało. Teraz jest dobrze. I już czeski czołg STWZ-39 już będzie się bał wychylić. Zostawiam go reszcie. Sam wybieram się po Hetzera, który tutaj
oczekuje na mnie. Teraz jednak się przestraszył, chociaż mógł spokojnie mnie wykończyć z pocisków HE i trzeba się po niego wybrać. No cóż. Najgroźniejszym przeciwnikiem był Lux, jak widać. Hetzer problemów nie stawiał. Tu spróbuję znaleźć przestrzał. O, jest teraz. Gdzieś tam przez tekstury właśnie. Wykorzystanie takiego cheata. I przejdźmy do wyników. Padła oczywiście masterka. Spartanin. Medal wsparcia. Stalowa ściana i wysoki kaliber. Prawie 2000 damage'u, no prawie. Trochę ponad 1900 damage'u zadanych uszkodzeń, właśnie tyle. 5 fragów, czyli tyle samo co drugi w kolejności kolega z teamu. 1139 expa. I cóż tu mamy jeszcze? 950 zablokowanego przez pancerz plus stracone HP dało właśnie stalową ścianę. No cóż, 11 pojazdów uszkodzonych, także całkiem sporo. Przyjechany dystans niewielki, ale nie było takiej potrzeby, żeby gdzieś się tam kręcić, kilometry robić. Prawie 21 tysięcy na czysto, bez konta premium. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.